wszystkim. Trzeci dzień tygodniowego wyjazdu do Abasidii. Dzisiaj jedziemy w północno-zachodnią stronę, drogą nad Morzem Ochockim. To będzie długa wycieczka. Tutaj mamy jezioro Notoro, czyli Notoroko po japońsku. I przedwczoraj też je widziałem i wtedy tak wyglądało, ale teraz tak wygląda, trochę zwyczajniej. Dzisiaj patrzę z drugiej strony. Teraz jesteśmy w terenie miasteczka Tokoro, obok Kitami, w którym mieszkałem kiedyś 2 lata, kiedy chodziłem do podstawówki, i znaleźliśmy taką wieżę widokową. Piękne widoki były. Było 100 schodków i trochę się zmęczyłem, ale można wejść tam bezpłatnie i to jest naprawdę duży plus. Mniej więcej 35 km od Abasidii i to jest Salomako, czyli jezioro Saloma. To jest największe jezioro na Hokkaido i trzecie największe w ogóle w Japonii. Ale jest połączone z morzem. Niestety warunki nie są najlepsze, bo jest pochmurno, ale widać, że jest naprawdę duże. Zatrzymaliśmy się w miasteczku Nakajubetsu. To jest w ogóle taki obszar Yubetsu. I Nakajubetsu oznacza Yubetsu środkowe. I tutaj widzimy zabytek. Był dworzec kolejowy kiedyś, ale już nie ma. I zamiast tego mamy teraz dworzec autobusowy. Kiedyś na całym Hokkaido były koleje, ale teraz naprawdę mało jest. I przez to niewygodnie podróżować pociągami. Do Mombetsu zostało mniej niż 30 km i to jest mniej więcej chyba połowa drogi do dzisiejszego celu Hamatombetsu. Nie wiem, czy zdążymy tam pojechać, bo jeszcze jest powrót, ale postaramy się pojechać aż do Hamatombetsu, a z Abasidii do Mombetsu jest 100 km. Jesteśmy w terenie miasteczka Mombetsu. To jest miasto portowe, które słynie z krabów i kry zimą. I na razie zatrzymaliśmy się przed miastem i za mną jest Morze Ochockie. To jest długi park, który rozciąga się na około 2 metrów i nazywa się Parkiem Kry, po japońsku Ryūhyōkōen, Ochocku Ryūhyōkōen, więc to jest Ochocki Park Kry. I zimą tutaj będzie kra. Kraba.
Nie wiadomo za bardzo o co chodzi, ale jest śmiesznie. Jest 13. Zjedliśmy obiad w Mombet i teraz mieliśmy jechać dalej, ale jest niestety gęsta mgła i ona zasłania wszystkie widoki i nie pozwala nam zwiedzać nadmorskiego regionu, więc będziemy musieli zmienić trasę bardziej do środka wyspy Hokkaido. Zmiana trasy i postanowiliśmy pojechać do środka wyspy, w stronę gór, bo tam nie ma ostrzeżenia mgły. Potem miniemy najwyższą górę na Hokkaido, ale nie wiem czy będzie widać, bo na razie jest jeszcze trochę mgły i nie wiadomo jak tam będzie z tą mgłą. Trafiliśmy. Nie ma mgły i mimo, że jest pochmurno, jest w miarę jasno. Teraz jesteśmy w Soeun-kyo. Soeun-kyo to jest miasteczko z gorącymi źródłami wśród gór. Widoki są dynamiczne i bardzo mi się podobają. I tutaj kiedyś byłem, ale to nie znaczy, że notowałem, tylko kiedy jechaliśmy z Kitami do Asahikawa, po prostu mijaliśmy. Ale super, że zobaczyliśmy dzisiaj i morze, i góry. To jest prawie dosłownie środek wyspy Hokkaido i niedaleko, tak jak powiedziałem, jest najwyższa na Hokkaido góra Asahi. Do Abashiri mamy jeszcze 150 km, więc pewnie dojedziemy gdzieś wieczorem. Nazwa Soeun-kyo oznacza dolinę, gdzie są warstwy chmur. I nie wiem, czy to jest tłumaczenie z języka ainuskiego, czy po prostu do jakiejś toponimicznej nazwy ainuskiej dopasowali chińskie znaki, ale to bardzo ładnie brzmi. I jak sama nazwa wskazuje, to jest dolina. I tutaj widzimy rzekę i tam właśnie są góry, skały i tak dalej. Teraz zobaczyliśmy dwa wodospady i właśnie wyjeżdżamy z Soeun-kyo. Później będzie przełęcz, nie wiem jak się nazywa. I nie wiem też, czy później będzie jakaś atrakcja i niedługo chyba będzie ciemno, bo już jest po 16:00. Więc jeśli później nic nie będzie, to będzie koniec odcinka. Ale może coś będzie jeszcze. Jest jeszcze. To miejsce nazywa się Obako, czyli duże pudło. Tutaj jak widzicie skały są po obu stronach rzeki i to jest bardzo charakterystyczne. Podobno jest jeszcze Kobako, czyli małe pudełko, więc teraz zobaczymy jak wygląda małe pudełko. Niestety małego pudełka nie da się zobaczyć, bo zrobili nową drogę z tunelem i
Właśnie tam, gdzie jest tunel, jest to małe pudełko, ale teraz nie można tam dojechać samochodem. Za to tutaj, niedaleko Sołynkio, mamy Tamę. Tamę Taisetsu. I Taisetsu pisze się dużo śniegu. I moim zdaniem to jest bardzo dobra nazwa. I ta tama nazywa się Taisetsu dlatego, że góry w tej okolicy jako całość nazywa się Taisetsu. Dużo śniegu. Wracamy do Abashiri. W tym momencie widzicie centrum miasta Kitami, w którym mieszkałem 2 lata, kiedy chodziłem do podstawówki. Nie odwiedzałem Kitami ponad 5 lat i byłem szczęśliwy, że udało mi się je zobaczyć po tylu latach. Ale jednocześnie trochę dziwnie się czułem, patrząc na zielone tabliczki pokazujące drogę do autostrady, bo do niedawna nie było autostrady w tym regionie. W następnym odcinku pojedziemy do fermy lisów, którą znaleźliśmy podczas dzisiejszej wycieczki. Jest w Onneyu, obok zegaru automatycznego. My z tatą jesteśmy fanami lisów i od razu stwierdziliśmy, że jutro wrócimy tutaj. Dziękuję za oglądanie i niedługo zaproszę was do fermy lisów. Po odcinku z lisami będą jeszcze 2 odcinki z wyjazdu do Abashiri. Do zobaczenia.